I am Jessie Jane from the Kids News, reporting live from the courtroom in the forest. The fly was arrested yesterday. Today she will be tried for spreading diseases. Many insects will speak against her. Witajcie, nazywam się Jessie Jane i nadaję na żywo z sali sądowej w lesie. Wczoraj aresztowano muchę. Dziś będzie sądzona za roznoszenie chorób. Wiele opadów będzie znalazł przeciwko niej. O dobrym wychowaniu. Narzuca się ze swoim towarzystwem.
Mnie chce zrozumieć, że jest nieproszona. Jak wypędzi się drzwiami, to wraca oknem. Nie można się jej pozbyć. Coś takiego. Przecież niegrzecznie tak postępować. A jak sobie już upatrzy jakieś miejsce, to nic jej nie powstrzyma, żeby nie uszeszkać na chwilę. Może to być brudna miska lub lepkie od lizaka ręce dzieciaka. Nawet we śnie nie daje spokoju takiemu brudnemu maluchowi. Dzieci w ogóle nie bardzo lubią mieć ręce. Za to lubią wszystkiego dotykać, wysoki sądzie. Zupełnie jak mucha. Dzieci nie wiedzą zarazków, które mucha przyniosła. Nie wiedzą, że dotykają tego, na czym usiadła mucha. Zjadają brudne owoce, potem brzuszek mocno boli. A kto jest winien, że dzieci chorują i muszą pić gorzkie lekarstwa? Oczywiście oskarżona mucha, bo roznosi zarazki. Biedne dzieci! Wysoki sądzie, oskarżam z całą mocą obecną tu muchę o to, że uprzykrza ludziom życie, niszczy żywność i roznosi zarazki chorób. Jest winna i domagam się dla niej surowej kary. Brawo! Cisza! To jest, chciałem powiedzieć, czy może pani przedstawić jakiś dowód winy? Tak jest, wysoki sądzie. Mogę przedstawić dowód i świadka. Proszę bardzo. Oto kotlet. Zdobył na obiad, a resztę zostawiłam na kolację. Niestety mucha dobrała się do niego. I jakże on teraz wygląda? Gdybym go teraz zjadła, mogłabym zachorować. A gdzie pani zostawiła ten dowód winy? Na kredensie. Bez przykrycia? Chyba nie muszę chować rzeczy we własnym domu. No tak, proszę pierwszego świadka. Kwiatek się zajmuje. Ja fruwam sobie z kwiatka na kwiatek, piję nektar, ładnie wyglądam. Co świadek wie o oskarżonej? Wszystko! Ona jest okropnie źle wychowana. Jak można wchodzić do czyjegoś domu bez zaproszenia? Mnie nikt nie musi wyganiać. Fruwam sobie w ogrodzie, a jeśli nie chcę, co wpadnę przez okno, to siedzę przy szybie i proszę, żeby mnie wypuścić. O żadnym narzucaniu mojego towarzystwa nie ma mowy. A jakże ta mucha okropnie wygląda. Taka jest szarobura. Nie ma tak pięknych kolorowych skrzydeł jak moje. Kolor skrzydeł nie ma nic do rzeczy. Pewnie. Dziękuję świadkowi i przypominam, że niełatwiej tak się chwalić i wyśmiewać cudzego wyglądu. I proszę następnego świadka. Gdzie by co ukraść? Woli śmietnik niż kwiaty. Mieszka byle gdzie. Nigdy byśmy takiej do ula nie zaprosiły. Mucha pewnie chętnie by przyszła, bo lubi miód. Niech tylko zobaczy gdzieś niezakręcony słoiczek, to się zajada. Aż strach! U nas w ulu mówimy nawet, że łakomczuchy leżą do jedzenia, jak muchy do miodu. Ale do nas nie przyleci ta oskarżona. Dałyby jej strażniczki, co pilnują wejścia. Muchy krew od miodu, miód tylko dla pszczół i dzieci. Cisza. Dziękuję świadkowi i proszę o następnego. Thank you.
dreszczem, lecie myszka w trawie, zimą za kominem i gram. Wszyscy mnie bardzo lubią, nie to co mucha, ona tylko bzyczeć umie, a mnie każdy chętnie słucha. Ja nikomu nie przeszkadzam, nawet usypiam dzieci swoim graniem. Bajki o mnie opowiadają, a kto chciałby słuchać bajek o muchach? Proszę się nie przechwalać. Ja się nie przechwalam, naprawdę piękny gram. Proszę zachować powagę, a zresztą ogłaszam przerwę. As you can see, it is very tense here. Now we have a break. Soon we will listen to the advocate. Poor fly, I feel sorry for her. Jak widzicie? Jest tutaj bardzo napięta atmosfera. Teraz mamy przerwę. Wkrótce wysłuchamy adwokata. Biedna mucha, tak mi jej szkoda. Zawdzięczają tu muszę, że jest leniem i nic nie robi. Jak
co? A kto cały dzień fruwa? Kto krąży pod lampą i koło psiego nosa? Gdyby wysoki sąd, tak jak mucha, cały dzień był na nogach. Co ja mówię? Na skrzydłach. To by wiedział, jakie to męczące. Jeszcze trzeba przy tym bzykać, żeby wszyscy wiedzieli, że leci mucha. To racja. Bzyka cały dzień. Oskarżona została nazwana pasożytem. Niesłusznie. Mucha żywi się resztkami pozostawionymi przez innych. Nie włamuje się przecież do lodówek. Gdyby pani oskarżyciel schowała swój kotlet pod szklany kosz, mucha by go nie tknęła. A tak sądziła, że została poczęstowana. Coś takiego! Ja miałabym częstować muchę moim kotletem! To tylko przykład. Proszę się nie gniewać. Wróćmy do muchy. Nazwano ją Brudasem, a przecież moja szanowna koleżanka przyznała, że mucha lubi się kąpać. Ale Brusule! Może rzeczywiście oskarżona ma zły gust, ale dobrych chęci odmówić jej nie można. Czyści o was skrzydełka i nóżki. Czy na pewno wszystkie dzieci tak chętnie się kąpią i myją ręce? Gdyby tak było, nie można by oskarżyć muchy za to, że siada na brudnych rękach. Czy to mucha winna, że dzieci chorują, bo nie myją owoców i rąk? Gdzie jest czysto i porządnie, nikt się na muchę nie skarży, bo jej tam nie ma. Skarżą się na nią tylko brudasy, które same zapraszają ją do siebie. Mucha jest niewinna i proszę w Wysokim Sądzie o uniewinnienie. Brawo! Przed wydaniem wyroku. Proszę sądowi nie przeszkadzać. And now the verdict. Innocent, guilty, what do you think? A teraz werdykt. Niewinna? Winna? Jak sądzisz? Sąd wysłuchał oskarżyciela, obrońcy i świadków. Bo na myśle, zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem, ogłaszam, że oskarżona mucha domowa wprawdzie przyczynia się do roznoszenia chorób i zarazków, ale nie ponosi za to winy. The verdict is clear. Flies do spread diseases, but are not guilty. We people should remember about the hygiene rules. What are they? Listen and follow. Werdykt jest oczywisty. Muchy roznoszą zarazki, ale nie są za to winne. To my, ludzie, powinniśmy dbać o zasady higieny. Dlatego sąd nakazuje po pierwsze dokładnie zabezpieczyć żywność, po drugie opatrzeć okna i drzwi siatką, żeby mucha nie dostała się do mieszkania, po czwarte myć owoce przed jedzeniem, po piąte często myć ręce, zwłaszcza przed jedzeniem. Od tego wyroku nie ma odwołania. Rozprawę uważamy za zamkniętą. Uwaga, uwaga, drugie miejsce.
dla szkoły podstawowej w Węgrzcach Wielkich za spektakl pod tytułem Mucha przed sądem. I statuetka oczywiście też. Statuetkę pokażcie, która nosi do mnie. Brawo!